Muzeum Warmii i Mazur. Nic piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne. Słowa Mikołaja Kopernika trafnie dotykają odwiecznej fascynacji człowieka. A warto przypomnieć, że w warmińskie niebo słynny astronom spoglądał aż 40 lat. Najwybitniejszy mieszkaniec tego zamku w latach 1516-1521 był jego administratorem i przygotowywał obronę Olsztyna przed najazdem krzyżackim. Mieszkał w północno-wschodnim skrzydle w komnacie, z której mógł spoglądać na brzegi Łyny i zamkowy młyn. W tych murach Kopernik pisał rozprawę o monecie, stąd obserwował pozorny ruch słońca po niebie i rozważał reformę kalendarza. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie. Własnoręcznie wykonana, doświadczalna tablica astronomiczna. To jedyny zachowany przyrząd służący Kopernikowi do obserwacji. W zbiorach Muzealnej Biblioteki przechowywany jest natomiast inkunabuł medyczny, z którego korzystał. Na zamku można podziwiać stałą wystawę kopernikowską, dającą wyobrażenie o życiu i pracy astronoma geniusza. Wśród eksponatów m.in. kopia wiekopomnego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Ale mury zamku kapituły warmińskiej gościły też innych słynnych kanoników i biskupów warmińskich, jak choćby Jana Dantyszka czy Marcina Kromera. Powstały w XIV wieku zamek przykuwa spojrzenia wszystkich odwiedzających stolice Warmii i Mazur. Zbudowany w latach 1346-1353, w następnych stuleciach połączony częściowo z murami miejskimi, stał się bastionem broniącym dostępu do Olsztyna. Zamek należał do kapituły warmińskiej, która razem z biskupem zarządzała Warmią. Warmia podlegała wojskowej opiece zakonu krzyżackiego, jednak zamek w Olsztynie nigdy nie uległ krzyżackiemu naporowi. Po rozbiorach pełnił funkcje kościelne i urzędowe. Ostatecznie stał się siedzibą regionalnego muzeum. Od 1945 roku zamek w Olsztynie jest główną siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. W swoich przepastnych zbiorach ma pamiątki przeszłości regionu z zakresu sztuki dawnej i współczesnej. Znajdziemy tu rzemiosła artystyczne, piśmiennictwo, kulturę ludową. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje rzeźby gotyckiej, malarstwa, portretu holenderskiego, wyrobów konfisarskich i ludwisarskich. Chlubą olsztyńskiego zamku jest autentyczna średniowieczna więźba dachowa. Unikatowy zabytek sztuki ciesielskiej w skrzydle północnym z około 1375 roku, w skrzydle południowym z około 1430 roku. Jej wysunięte belki stanowią podstawę konstrukcji hurdycji, drewnianego ganku nadwieszonego na koronie muru, który umożliwiał kontrolę nad przejazdem od bramy, obronę w razie szturmu. Do wizyty w tym wyjątkowym miejscu można przygotować się, odwiedzając tę stronę. Witryna otwiera przed internautą także wrota do wirtualnych zbiorów Muzeum Warmii i Mazur.